Europejska polityka klimatyczna, reforma wymiaru sprawiedliwości czy kwestia kar nałożonych na Polskę za kopalnię w Turowie. To między innymi do tych tematów odniósł się na antenie TV Trwamy minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Wczoraj kolejny dzień obradowała senacka komisja, która bada rzekome przypadki inwigilowania polityków opozycji. Z ich ust w kierunku rządu cały czas padają oskarżenia, że państwo polskie system Pegasus, który pozwala na śledzenie nowymi metodami przestępców, nabyło nielegalnie. Państwo polskie byłoby całkowicie niepoważne, gdyby tego rodzaju systemów nie miało na swoim wyposażeniu, ponieważ one pozwalają w sposób skuteczny pozyskiwać dane wtedy, kiedy polskie prawo już od lat, nie teraz, na to pozwala. Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro podkreślił, że jest to w pełni legalny system przeznaczony nie tylko do spraw terrorystycznych. To jest oczywiście burza w szklance wody i PiS i fotomontaż, który organizuje opozycja. W programie Polski Punkt Widzenia szef resortu sprawiedliwości odniósł się także do kwestii reformy wymiaru sprawiedliwości. Cały czas naliczane są bowiem kary na Polskę za brak likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Unii Europejskiej nie chodzi, by Polska spełniła jeden warunek. Jest już cała lista żądań, w tym na przykład zlikwidowanie Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że polska konstytucja stoi ponad traktatami unijnymi, wskazywał minister Zbigniew Ziobro. Dopóki my będziemy prowadzić z nimi negocjacje tak, jak do tej pory to było, grzecznie i potulnie, dopóki oni będą nas szantażować i stawiać kolejne żądania, my musimy pokazać, że oni też mogą na tym stracić, jeżeli będą tak traktować Polskę. Bo tu cel jest jasny, zaznaczył prokurator generalny. Oni chcą doprowadzić do takiej sytuacji trudnej finansowej dla państwa polskiego, które skłoni Polaków do zakwestionowania wyborów demokratycznych i to jest czysta manipulacja, agresja wobec Polski, inspirowana oczywiście z wewnątrz, ale realizowana głównie za sprawą czynników niemieckich w Unii Europejskiej. Kary nakładane są na Polskę także za Turów. To skandaliczne działania Unii Europejskiej przeciwko Polsce, które przybrały charakter systemowy, powiedział szef resortu sprawiedliwości. Owszem, traktaty mówią, że TSUE może w wyroku, kiedy już osądza sprawę, nałożyć karę, ale te traktaty nie dają TSUE prawa do tego, aby nakładał kary na wstępnym etapie złożenia skargi, wymuszając już de facto w ten sposób przez te kary określone decyzje finalne. Wczoraj Donald Tusk odwiedził Wielkopolskę, był m.in. w piekarni i przetwórni owoców, gdzie rozmawiał z przedsiębiorcami, których dotykają realne problemy podwyżek cen gazu i energii. Winą za to szef PO obarcza rządzących. Zbigniew Ziobro wypełniał jednak Donaldowi Tuskowi czas, kiedy jako przewodniczący Rady Europejskiej pozwalał, by Putin realizował budowę gazociągu Nord Stream 2. Za cel tego swojego urzędowania postawił bezpieczeństwo energetyczne Europy. No właśnie widzimy, jak to bezpieczeństwo wygląda, że w tej chwili Putin może windować ceny gazu kilkaset procent i Polacy za to płacą. Właśnie za tą politykę, którą uprawiał pan Donald Tusk w Brukseli, pozwalając na kontynuację tej operacji Nord Stream 2. Ściśle wiąże się to również z wcześniejszą decyzją Donalda Tuska jako premiera. Chodzi tu o zaostrzenie pakietu energetycznego i zmianę reguł handlu emisjami związanymi z produkcją dwutlenku węgla, mówił prokurator generalny. Dzisiaj zwala oczywiście na ten rząd, ale to nie ten rząd podejmował te decyzje, które skutkują dzisiaj taką sytuacją. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapowiedział, że jako prokurator generalny wystąpi do Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, kwestionując legalność właśnie tych decyzji, na które zgodzili się Donald Tusk i Ewa.